Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień z Republiką. Ja się nazywam Aleksander Wierzyński. W to popołudnie będziemy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych. Doktor Marek Kawa, amerykanista z Uniwersytetu Opolskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. W Stanach Zjednoczonych trwa kompletowanie nowego gabinetu. To podobno odbywa się w ten sposób, że Donald Trump w swojej posiadłości Mar-a-Lago rozmawia z Elonem Muskiem na temat poszczególnych powołań. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale w Telewizji Republika śledziliśmy kampanię wyborczą dość szczegółowo. Ci, którzy tutaj z nami po nocach siedzieli i oglądali, mieli możliwość poznania programu politycznego Donalda Trumpa. Więc chciałbym, żeby pan jakby króciutko powiedział, co to jest za program, a po drugie, jakie on ma szanse procentowo realizacji do zrealizowania. Myślę, że już możemy powiedzieć, że my jakby jesteśmy świadkami historii, ale nie tylko zmian historycznych w amerykańskiej polityce, ale właśnie też zmian programowych. Bo owszem, Donald Trump był republikańskim kandydatem, ale jest przede wszystkim przedstawicielem ruchu MAGA, jest jego liderem niewątpliwie. A ruch MAGA jest trudno zaszufladkować. Oczywiście ja nie chcę jakby powtarzać tych wszelkich terminów, że to jest populistyczny, że to jest bardziej izolacjonistyczny. Jest to na pewno hybryda. Donald Trump kilku tych choćby wieców, czy kilkanaście wieców, które też państwo na pewno śledzili w telewizji Republika, wspominał, że on, oczywiście America is back, czy jakby make America great again, aby użyć wszelkich narzędzi, wszelkich dróg do tego, aby znowu czynić Amerykę wielką, ale on w kilku spotkaniach użył takiego, bym powiedział, leitmotivu polityka zdrowego rozsądku. To znaczy ma być to antidotum na to wszystko, choćby co przez te 4 lata, ale ja bym nawet powiedział od czasu pandemii, bo on w pewnym momencie stracił kontrolę nad tym, co się dzieje. To znaczy pandemię jakby przyjęła administracja jego oczywiście, ale przyjęli urzędnicy, ale też i firmy farmaceutyczne, czy jakby to był uzależniony, pamiętamy, od produkcji szczepionki. I myślę, że ta końcówka jego prezydentury to już jest właśnie pójście w tym kierunku takiego deep state, powrotu deep state, ale też właśnie tych wszelkich eksperymentów. Czyli choćby te 20 czy nawet 30 pierwszych executive orders, które podpisał bezmyślnie, powiedział, zmuszono prawdopodobnie Bidena, aby położono mu na stół, aby podpisał te od wszelkiego rodzaju genderowych, ideologicznych zmian po właśnie też ekonomiczne, czyli wpuszczenie nieracjonalne, wpuszczanie środków czy żywej gotówki, tak? No bo czym jest IRA, ten ostatni program pod kątem właśnie Zielonego Ładu? No właśnie bardzo silnym subsydiowaniem. Nawet jeżeli tam wygrywają amerykańskie firmy, tak, no ale to jest wpuszczenie pewne bym powiedział, rozstrojenie amerykańskiej gospodarki, która do tej pory właśnie jej silnym atutem był nie tylko amerykański dolar, ale właśnie dosyć stały wzrost gospodarczy i silne branże, tak właśnie. Wydaje się, że jeśli chodzi o gospodarkę, to podstawowym punktem Donalda Trumpa jest odwrócenie globalizacji, czyli wyprowadzania produkcji ze Stanów Zjednoczonych do tak zwanych tańszych lokalizacji, tam gdzie jest tańsza siła robocza, i sprowadzanie stamtąd produktów. No przecież to jest podstawowy model działalności firm samochodowych, które produkowały w Meksyku, firm komputerowych, które produkowały w Chinach i tak dalej, i tak dalej. Teraz Donald Trump chce odwrócić ten proces, który trwa przynajmniej od lat 90. No i już w tej chwili w ogromnych ilościach kapitał spekulacyjny odpływa z Europy do Stanów Zjednoczonych po to, żeby tam zainwestować w firmy, które będą produkować na potrzeby Amerykanów i całego świata. Tak, panie doktorze, on w zasadzie zaczął już to czynić w czasie swojej pierwszej kadencji. Jedynie udało mu się faktycznie, pamiętamy, zawiesił wszelkie te TTI, tak, te wszelkie rodzaju multilateralne umowy, które Unia, które na przykład Ameryka miała podpisać z Unią, prawda, z wszelkiego rodzaju organami, czy powołanymi na szybko, prawda, organizacjami azjatyckimi. On to wstrzymał, przedefiniował naftę, tak, która faktycznie od pewnego czasu była
ciążyła amerykańskiej gospodarce, to co pan redaktor właśnie wspomniał, i zaczął proces właśnie powrotu, to co pan redaktor właśnie przywrócił, zaczął ten proces powracania nie tylko dużych branż, prawda, od Apple po inne do Stanów Zjednoczonych, ale właśnie branż choćby, które zawsze stanowiły siłę tych stanów, które właśnie na niego zagłosowały, choćby tej ściany demokratycznej, jak to się określa, czyli od Pensylwanii po Minnesotę, włączając oczywiście Michigan. I to jest ciągle nadzieja. Oczywiście ten proces został zatrzymany, jak pamiętamy, przez 4 lata, choćby symboliczne wstrzymanie Keystone, czy kilku portów gazu skroplonego, który został też wstrzymany. Te kontrakty, które były zawarte, są oczywiście dotrzymywane, ale chyba od 2 lat nie są zawierane nowe kontrakty na eksport gazu ziemnego, no, z uwagi na to, że ten przemysł miał zostać wygaszony, tak jak wiele innych. W Polsce mieliśmy ciekawą historię, ponieważ w zeszłym tygodniu przyjechali dwaj panowie, którzy byli przedstawiani przez między innymi Polską Agencję Prasową jako przedstawiciele administracji czy rządu Donalda Trumpa, tego przyszłego rządu. Spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. Nie spotkali się z Radosławem Sikorskim, ministrem spraw zagranicznych, ani też nie spotkali się z Donaldem Tuskiem. Jak pan to interpretuje? No, myślę, że politycznie, bo jak inaczej. Jest to pewne wskazanie, tak, i pewne też obciążenie dla nas, tych polityków, którzy zbyt, bym powiedział, nawet brakowało im pewnego instynktu politycznego. Dziwię się właśnie przede wszystkim Tuskowi, który zaczął wojnę z republikanami, nawet już nie z Trumpem, ale wcześniej, ale z republikanami, przypomnę, na początku tego roku. Te wyzwy, czy jakby prowokujące tweety wobec speakera Johnsona i innych polityków amerykańskich, a już nie pomnę ministra Sikorskiego. Więc to są pewne konkretne, w polityce nie ma przypadków, to są konkretne gesty, które należy tak odczytać. Ja zakładam jednak, że dojdzie do szybkiej wizyty prezydenta Dudy, przede wszystkim z Donaldem Trumpem. Wiemy, że już spotkał się prezydent Argentyny, choćby wybiera się Orban. Nie ma na co czekać. Myślę, że tutaj nastąpi jeszcze w tym roku spotkanie i jakąś mapę drogową na pewno należy nakreślić, tak, tutaj bilateralnie, ale i może i multilateralnie, powrót choćby do Trójmorza, do innych cennych inicjatyw, gdzie tymczasem możemy w Stanach Zjednoczonych sobie. Nie mamy ambasadora. Ambasador Magierowski został zwolniony w tej paczce 50 ambasadorów zwolnionych zaraz po wizycie w marcu prezydenta Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Waszyngtonie. Przypomnę, że następnego dnia przyszła lista do zwolnienia. Natomiast no, Bogdan Klich, który właśnie zrzekł się mandatu senatorskiego, no, prezydent mówił wprost, że to jest człowiek absolutnie nieodpowiedni do reprezentowania Polski w Waszyngtonie. Mimo to rząd Donalda Tuska, Radosław Sikorski tą kandydaturę przepychają do tego stopnia, że wysyłają go na kierownika placówki. Ja nie wiem, jaki jest status doskonalenia języka angielskiego przez senatora Klicha, bo zdaje się, że pracował nad tym bardzo intensywnie. Tak czy inaczej, zgody prezydenta, czyli listów uwierzytelniających, nie dostanie. Po co coś takiego w tym momencie? Dziwię się, ja myślałem, że po wygranej Donalda Trumpa, wiemy, powrotu choćby, zresztą proszę zobaczyć, jak on szybko kompletuje swoją administrację przyszłą, robi to w sposób wyjątkowy i pojawiają się tam wyjątkowe osoby. I tutaj to powinno też dać do myślenia naszym politykom obecnie decydującym, tak mówię o stronie rządowej, że on, tak jak Donald Trump nie jest bezkompromisowy w tych nominacjach, proszę zobaczyć od Matt Gatesa po Kennedy'ego Juniora, po choćby doradcy do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Waltza, Trump jest tutaj jednomyślny, tam nie zostawia żadnej możliwości negocjacji. Nie wiem, na co liczą nasi politycy, że będą w taki sposób prowokujący, prawda, choćby tą, tak słusznie pan redaktor wspomniał, tą nieszczęśliwą, powiedział, niefortunną kandydaturę. Przecież jest tyle doskonale przygotowanych już nie tyle dyplomatów, ale
ale naprawdę znających Amerykę osobistości w Polsce, nie musi to być już kwestia polityczna, może to być kwestia merytoryczna, wskazanie naprawdę osoby, która nie tylko się świetnie posługuje językiem angielskim, ale zna przede wszystkim establishment, zna kontekst amerykański, no i przede wszystkim ma jakiś element wspólny z nową administracją, bo to jest istotne przede wszystkim. My musimy wygrywać dla nas nasze interesy, a poprzez takie prowokacje, czy takie osoby, które będą raczej zderzakiem niż, tak, niż elementem porozumienia, jest to smutne. Może przyjdzie jakiś element. A może to postawmy taką tezę badawczą, że Donaldowi Tuskowi w ogóle nie chodzi o to, żeby porozumieć się z administracją Trumpa, tylko wręcz przeciwnie, stawiać na konflikt i w ten sposób zrobić sobie jakieś plusy, jakoś zarobić wśród tych zarządzających Unią Europejską, nie wiem, euromandarynów, bo to chyba tak można nazwać, którzy Ameryki szczerze nienawidzą i chcą, żeby odpuściła Europę. Oczywiście głównie są to politycy niemieccy. O, panie redaktorze, to byłoby bardzo megalomańskie i za to zapłacilibyśmy wszyscy. Proszę zobaczyć, jak się zachowują Chiny. Nawet Iran mniej radykalizuje swoją postawę. Jaka jest reakcja na jednak powrót Trumpa? Niemcy, proszę zobaczyć, też zeszły z tonu. Oczywiście mają swoje problemy polityczne. A czy to jest teza, którą ja nie widzę, by pan powiedział od razu, że jest fałszywa na 100%? Innymi słowy, Donald Tusk zamierza zniszczyć relacje polsko-amerykańskie i wysyła tam człowieka, którego nowa administracja nie będzie cierpieć, więc siłą rzeczy wizerunek naszego kraju zostanie obniżony. Panie Korze, może ja nie jestem politykiem, ale nie rozumiem, jak można przekładać pewne kwestie, nie wiem, koalicji, wewnętrzne kwestie partyjne, czy nawet jakieś towarzyskie nad interesy jednak państwa. Więc chyba Donald Tusk po historii, no nomen omen nie otwarto, prawda, pierwszą instalację, czy tak, ale po historii z tarczą antyrakietową, w jaki sposób został wmanewrowany, myślę, nie do końca, myślę, był świadomy tego, jak storpedowano bardzo ważny projekt, który by wiele zmienił. Dzisiaj inaczej by wyglądała Europa, przynajmniej część, prawda, geopolityczna tej części Europy, gdzie funkcjonujemy, gdyby ta tarcza wówczas powstała, więc myślę... Bardzo dobrze, że pan o tym wspomniał, bo tarcza rakietowa pełni jakby dwie role. Po pierwsze jest instalacją, która rzeczywiście broni terytorium Stanów Zjednoczonych przed rakietami balistycznymi. Po drugie jest instalacją ściśle amerykańską. To tak jakbyśmy mieli na północy kraju zakotwiczony amerykański krążownik rakietowy. Tak. Po trzecie wreszcie, jeżeli ktokolwiek będzie chciał zaatakować Polskę, musi mieć świadomość, że naraża się na bezpośredni odwet Stanów Zjednoczonych. No i w związku z tym powinien się poważnie zastanowić, czy rzeczywiście warto z naszym krajem zadzierać w tej sytuacji. I to chyba nie jest sytuacja, którą chciałby mieć Donald Tusk czy Radosław Sikorski. Bo wydaje się, że tak, chodzi o takie zachowanie podległości wobec chociażby Niemiec. Dokładnie, więc zrzucam to na jakiś karb megalomaństwa czy takiego zapatrzenia, ale myślę, że przyjdzie jakiś element po pierwszych wizytach, choćby tak jak mówię, delegacji prezydenta elekta czy nowej administracji. Myślę, że czy dojdzie do spotkania na poziomie prezydenckim, mówię tutaj o prezydencie Dudzie, i przyjdzie jakiś element refleksji, bo to byłoby bardzo szkodliwe dla nas. No nie możemy się, nawet jeżeli ktoś w Polsce obraża się, tak, czy w jakiś sposób nie zgadza się z werdyktem demokratycznym w Stanach Zjednoczonych, no to musi zacisnąć zęby i układać się z taką administracją. Przypomnę, to jest nasz najważniejszy sojusznik dzisiaj, zwłaszcza w tej sytuacji w Europie. I te animozje, czy jakieś, mówię, predylekcje takie, należy odsunąć na bok i zachować się jako taki realista, polityk realista, tak, który wygrywa dla Polski konkretne sprawy. A dzisiaj wiemy, że Donald Trump będzie bardzo trudnym tutaj partnerem, i jak widzimy jego administrację, choćby po tych nominacjach
choćby Pentagonu, tak, czy wspomnianych przeze mnie doradcy do spraw bezpieczeństwa. Na szczęście Marco Rubio wydaje się dla nas bardziej łagodną, umiarkowaną, ale nie wiemy, przecież będzie realizował politykę Trumpa. Więc tutaj choćby z tego, co się dzieje na dniach w Ameryce, tak, z tych nominacji, należy wyciągać już w Polsce bardzo konkretne wnioski. No, myślę, że wszyscy nowomianowani będą realizować politykę Donalda Trumpa, zwłaszcza, że Republikanie osiągnęli rzadki w historii sukces, zdobywając prezydenturę, Senat i Kongres, przynajmniej w ostatnich dniach tak się okazało. Bardzo pięknie dziękujemy. Dr Marek Kawa, amerykanista, kłaniamy się nisko. Dziękuję za zaproszenie, kłaniam się. A my wracamy za chwileczkę, zostańcie państwo z nami. Dziękuję.